Cześć! Dzisiaj w moim nowicu zaszły pewne zmiany. Otóż wykryła się nowa nowka, którą możecie dostrzec na ekranie. Znajduje się dokładnie w tym miejscu. Tak, ta nowka wykrywała się mniej więcej, no tak, 2,5 miesiąca. Byłem szczerze zaskoczony tym czasem, ponieważ na YouTubie jest pełno filmików o hodowli, że już po roku hodowli jest 10 tysięcy mrówek, normalnie formikarium jest tak duże, że się nie mieści, już się nie mieści gdziekolwiek, ma oddzielne miejsce w pokoju na przykład. I sam byłem ciekawy, co ma na to wpływ, więc w dzisiejszym materiale chciałem wam o tym powiedzieć. Każdy gatunek mrówki musi mieć odpowiednie warunki do rozwoju. Moje mrówki do rozwoju potrzebują odpowiedniej temperatury wynoszącej 20 parę stopni. Nie jest trudno utrzymać tej temperatury. W sumie nawet nie muszę jakoś mega na to wpływać. Taka temperatura nawet jest u mnie w domu, więc to tam mniejsza z tym. Po drugie, trzeba spowodować odpowiednią wilgoć. Mój gatunek mrówek żyje raczej na suchych terenach, ale może żyć tak naprawdę w każdym innym terenie, więc nigdy nie powinienem mieć raczej problemu z tym, że będzie za dużo lub za mało wody, bo mam spore to formikarium i mrówki zawsze będą mogły przenieść królową razem z jajkami trochę wyżej, jak będzie za dużo wody. Trzecim warunkiem, który jest nam potrzebny, jest jedzenie. Nasze mrówki potrzebują energii, która zapewnia białko. Zapewnia białko. Moje mrówki właśnie żywią się głównie białkiem i miodem. Miodu ostatnio jedzą trochę mniej niż białka. Na arenie znajdują się u mnie również poidełko i karmidełko. I tak wygląda moja arena. Tu dostałem w komplecie jedno i drugie karmidełko, jak i poidełko, które zrobiłem przycinając probówkę. Musiałem ją przyciąć, ponieważ ona nie jest wysoka i nie mieściła mi się. I to wystarczyło, żeby stopować do rozwoju mojej kolonii. Więc mam nadzieję, że w tym poradniku, w tym filmie pomogłem wam przynajmniej w jakimś stopniu zrozumieć, co jako hodowcy trzeba robić, żeby nasza kolonia miała szansę na rozwój. Proszę was, żebyście na dole w komentarzach napisali jedną rzecz, którą w tym filmie wam się spodobało i jedną rzecz, którą byście dodali. Ta pomoc, te wasze komentarze pomogą mi rozwinąć kanał. Wielkie dzięki i na razie.